tańczący, można powiedzieć, Markus Eisenbichler, ale groźny i niebezpieczny zawsze, nie tylko na swoją formę sportową, ale także i swoje, można powiedzieć, tiki nerwowe na belce. No, pytałeś się, czym się koncentrują zawodnicy, no to Markus Eisenbichler koncentruje się, jak na przykład dobrze wykonać swój ruch, można powiedzieć, niekiedy wyglądający tak jak my, rozgrzewający się przed transmisją. No, ale dobrze, już Karl Geiger powrócił na belkę startową. Belka oczywiście numer 15. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dostał zielone światło i jedzie mistrz świata w lotach narciarskich z planicy. Już jest w powietrzu. Położył się na nartach. Walczy o odległość bardzo ładnie, ale za blisko. Nagle przestało wiać, a w zasadzie zdusiło go do zeskoku. 10,9 punktu dodane za wiatr. 123 metry zaledwie. Oj, to nie był dobry skok, a patrzmy, bo za moment będzie Piotrek Żyła, więc też trzeba uważać. I będziemy się martwić o własnego zawodnika, ale jeszcze w gwoli ścisłości. Noty 17 razy 5 i na 17 miejscu dopiero jest Karl Geiger. 109,3 punktu. No i teraz sportowy losie, aby ten wiatr chociaż na moment ucichł, albo po prostu pomógł Piotrkowi Żyle, bowiem on jest piąty w klasyfikacji generalnej Willingen. Już w tym momencie można powiedzieć fünf albo five. No i Piotrek Żyła na razie na schodach czekający w lekkim przykucu. Niewątpliwie zimno mu również jest. Mówiliśmy o zarostach, to Piotrek też ma taki lekki zarostek. Jeszcze się nie ogolił. Trzeba mu zwrócić uwagę, żeby się ogolił, bo to tak nieładnie. Chociaż jak mówią na niego wiewiór, no to wiewiórka ma dosyć tych dużo włosów. No ale dobra, skończmy już ten temat z włosami. Ileż to można o tym mówić. Piotrek Żyła, zawodnik, nie wiem, czy nie określić go jako najrówniejszego w naszej reprezentacji. Mimo tego, że jest trzeci w klasyfikacji generalnej, jeżeli chodzi o Polaków, no to jednak mi się wydaje, że on tak najrówniej skacze, że jeżeli ktoś, czy Kamil, czy Dawid, czy Andrzej nie wypali, to Piotrek zawsze mniej więcej stabilnie skacze. Teraz potrzebuje 140 metrów, 141, 2 nawet już się pojawiło na grafice, aby objąć prowadzenie przed Klemensem Murańką. Czy to się uda, to zobaczymy, bo już dostał zielone światełko, 137 metrów, aby mieć prowadzenia, więc Piotr Żyła już w powietrzu. Piotrek, liczymy na ciebie, bardzo mocno, wysoko położony na nartach i leci ponad czerwoną linię. No i wylądował na zielony. Nie wiem, czy nie będzie zamiana lidera i czy Piotrek Żyła nie obejmie prowadzenia. 137 metrów, najdłuższa odległość dzisiejszego konkursu. Ocenę po 18, 18,5, 17,5 od Austriaka i Szwajcara, 8,9 dodane. Wydaje mi się, że wszystkie znaki na ziemi, na niebie mówią o tym, że Piotr Żyła obejmie prowadzenie. I tak, obejmuje prowadzenie wiewiór o 7,4 przed Klemensem Murańką. Pięknie to się na razie układa. Piotrek prowadzi, drugi Klemens, trzeci Daniel Andre Tande, reszta Polaków, 13 Kuba Wolny. I jeszcze jest gdzieś nam się zapodział Andrzej Stękaura z Olek Zniszczą, 34 Olek, a Andrzej jest aktualnie na pozycji 16. Brawo, brawo, brawo Piotrek. No, poprosiliśmy ten sportowy los, aby dał nam ten dobry lot w wykonaniu Piotrka Żyły. No i się udało. No i walka polsko-polska. Klimek czy Piotr? Czy Piotr, można powiedzieć, i ostatecznie Piotr Żyła, i Państwo pewnie chyba słyszeli, jak bardzo tutaj emocjonalnie ucieszył się z tego, jak krzyknął nam do kamery. No i mamy piękny dzień, piękną niedzielę. Posłuchajmy tej radości. Słyszeli Państwo, Piotrek się pyta, Klimek prowadził? No prowadził cały czas, odpowiada trener. No prowadził, prowadził. No to teraz mamy dwóch na czele, proszę Państwa. Piotrek Żyła, Klemens Murańka. A na belce zasiada już Anze Laniszek. Wiatr z tyłu, dość mocny. No ale zobaczymy, czy to mu pomoże. Ma wiatr jeszcze teraz z tyłu. Już ma zielone światełko. No i zobaczymy. Poszedł mocno w górę. Ładnie położył się na nartach, jest wysoko, ale brakuje tej odległości, brakuje i Polacy wciąż pozostaną na dwóch pierwszych miejscach. I teraz tak, 124 metry, za wiatr dodane 12,9 punktu, noty 17,5 razy, 4 razy 17 i to będzie 12 lokata ostatecznie. Dokładnie tak, 12 lokata z notą 114,6 punktu.
Własna pozycja Andrzeja Laniszka, coraz mniej zawodników do końca, a teraz pora na Dawida Kubackiego, więc mocno ponownie trzymajmy kciuki, podmuchajmy pod nasze odbiorniki, tak jak, nie wiem, czy ty, Mateusz, udmuchałeś pod telewizor, jak skakał, czy to Kamil, czy Adam, bo ja odmuchałem i to czasami pomagało, czasami niestety nie, no to teraz spróbujmy podmuchać. No i poczekamy na to, jak się zaprezentują kolejni zawodnicy. Teraz Dawid Kubacki, o czym wcześniej wspominałem, chociaż na razie jeszcze nawet nie zapraszany na belkę startową, a trzymany na schodkach. Chociaż teraz już dostał zaproszenie od trenera Michała Doleżala. Zezwolił na to Borek Sedlak, umieścił narty w torach lodowych. Sprawdza oczywiście wiązania. No i zielone światełko, 135 metrów, aby być prowadzenie przed Piotrkiem Żyłą, gdzie wyląduje Dawid. No przed 130 metrem zabrakło trochę tego noszenia i to pokazuje tak uniesione ręce do góry w geście zabrakło wiatru. No czegoś tu zabrakło. 130 metrów w wykonaniu Dawida, 7,90 dodane, 17,5 od sędziów, 17 bardziej, 17,5 tylko od Austriaka, a więc nota na poziomie 8 miejsca za Simonem Amanem. Jak to brzmi w kontekście całego sezonu? Dawid Kubacki 8, prowadzi Piotrek, przed nim Klemens Murańka, a przed nami już coraz mniej zawodników, bo teraz pora na Roberta Johanssona, miły wąsacz tak zwany. Tak zwany miły wąsacz, ma wiatr w plecy, no i zobaczymy, co tutaj pokaże, czy dostanie za moment zielone światełko, czy też nie. Na razie jest mocny wiatr w plecy, jeszcze będziemy oczekiwać, no i zobaczymy, czy prawdopodobnie opuści platformę startową, czy też dostanie sygnał. No, groźny wąsaczu, wąsaczu groźny z wyglądu, co nam tutaj pokażesz? Zobaczymy, co pokaże, chociaż na razie będzie musiał jeszcze poczekać, bo ponownie jest zdejmowany z belki przez Andreasa Sztekla. Tam mogli Państwo usłyszeć, dlatego przerwałem w pewnym momencie rozmowę między Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą, kiedy to rozmawiali. No ty, Piotr, prowadzisz, no ty, Piotr, prowadzisz. Coś tam między sobą parę słów wymienili. Robert Johansson znów wraca na belkę startową i zobaczymy, czy będzie zielone światło. No, jeszcze chwila, musimy poczekać. Żółte na razie się zapaliło, no i czerwona ikonografika wiatru z tyłu. No więc chyba jeszcze jedno zejście się szykuje dla Roberta Johanssona. No, poczekamy, zobaczymy. Ten wiatr jakby trochę zelżał. Trener trzyma chorągiewkę, no i popatrzmy. A więc jest, już zielone światło dla Roberta Johanssona, 142 metry, a więc wiarunki sprzyjające, chociaż problem przy wyjściu z progu, widać, że ten podmuch wiatru boczny był dosyć silny, no i bliskie lądowanie w wykonaniu Johanssona, bo na punkcie konstrukcyjnym przy tak sprzyjających teoretycznie warunkach, chociaż będzie dodane 7,80, 129,5 metra w wykonaniu Norwega, ocenę po 17,16,5. Którą dam mu to pozycję? Chyba za Dawidem, bo będzie podobna lokata, bo wylądował o pół metra bliżej, o 1/10 mniej dodany, także słabsze oceny, tak też się dzieje, 9 Robert Johansson, a więc Dawid 8. No i dwójka Polaków cały czas na prowadzeniu, a teraz kolejny z naszych reprezentantów. Kamil Stoch może być królem Mirenko w szansę, jeżeli dziś wygrałby te zawody. Już jest królem pod względem liczby na podium. Nikt tutaj więcej razy niż 7 nie stawał na podium w zawodach rangi Pucharu Świata. Mamy dwóch na czele, może być trzech, no ale prosimy Cię, sportowy losie, tak jak prosiliśmy przy skoku Piotrka Żyły, żeby te warunki się dla Kamila unormowały, żeby te warunki były dobre. Na razie bardzo mocno wieje z tyłu, 127 metrów potrzebuje Kamil, aby objąć prowadzenie. No, ma czerwone światło, będzie musiał opuścić platformę startową, ale patrząc na to, że skacze w porze świata ponad 17 lat, to on musiał mnóstwo razy opuszczać platformę startową. A teraz Jury Radio, słuchamy. A więc wszystko jasne, jedną rundę dzisiaj rozgrywamy, nie będzie drugiej serii.
Ale to było do przewidzenia, teraz tylko Borek Sedlak i Sandro Pertila potwierdzili formalności. No to Kamil Stoch i zostawiam tobie Kamila. Kamil Stoch już jest na belce, ma wiatry z tyłu, 138,5, 138 potrzebuje, on lubi skakać na wietrze z tyłu skoczni. Kamilu, fruń! Spraw nam radość, leć wysoko, dmuchamy ci pod narty, leć, leć, leć Kamilu! I trochę tych metrów zabrakło. Oj, nie będzie dzisiaj zwycięstwa, na to się zanosi. Poczekamy teraz na odległość 120, czy nawet mniej. Ile to było? 125 metrów, 5 metrów bliżej niż punkt konstrukcyjny. Zaraz też dowiemy się, jaka będzie rekompensata za wiatr. Nie patrzymy w żadne systemy, zobaczymy, co nam komputer pokaże. O Boże! O Boże, 25. lokata, noty dla Kamila, jak po prostu nie dla Kamila, bardzo niskie. Aż muszę teraz ten system faktycznie otworzyć i sprawdzić, dlaczego tak niską notę Kamil dostał. Proszę sobie wyobrazić, 17 razy 4 razy 16,5, no to jest coś niespotykanego. Kamil dopiero na 25. miejscu. Pora na Markusa Eisenbichlera, już zielone światło zapaliło się dla Niemca, no to zobaczmy, jak Sok poradzi w tych ciężkich warunkach, chociaż wysoko zawieszony w powietrzu, no i daleko, ale błąd przy lądowaniu, zadowolony Eisenbichler wylądował na tej ziemi, ale prawo Marta mi objechało, bo wyglądał niewątpliwie uczulone noty, 143 metry najdalej w drugiej serii konkurs, w pierwszej serii konkursowej, ale 4 punkty będą odjęte z racji wiatru sprzyjającego, ocenę po 18 3 razy, raz 17, raz 17,5. Czy to starczy? No nie wiem, bo tutaj różne składniki mogą się na to złożyć. Cały czas są podliczane te punkty. Jest drugi Markus Eisenbichler, więc za Piotrem Żyłą, a więc już na pewno wiemy, że Piotrek jest na podium, będzie pierwszy albo drugi, a Klemens Murańka musi poczekać na skok Halvora Gnara Graneruda, bo może szykować nam się sensacja w postaci Klemensa na pewno. Ale jakie te skoki narciarskie są przemienne. Chwilę temu Kamil ma potężną rekompensatę za wiatr, ponad 8-punktową. Jest 25, dostając niskie noty. Teraz Eisenbichler jest na miejscu drugim, przegrywając z Piotrkiem Żyłą o 2,1 punktu. I to, co Kamil wcześniej zyskał, dzisiaj stracił w klasyfikacji generalnej. No a teraz ten, który jest dominatorem tego sezonu. Wiatru praktycznie w plecy nie ma, ale jednak jest czerwone światełko, więc jednak powiem jeszcze jedną rzecz. Klemens Murańka przed szansą, tak jak już powiedziałeś, na podium, na te trzecie miejsce, no ale tutaj musiałby zepsuć swój skok bez dwóch zdań. Markus, Halvor Egner Granerud. Markus właśnie teraz cieszy się z Piotrkiem Żyłą, porozumiewając się swoim językiem. Ogromna szkoda Kamila Stocha, to nie ulega wątpliwości. No ale mamy radość w postaci tego, że chociażby gdyby tak się zakończył konkurs, i tak też będzie. Piotrek Żyła będzie na trzecim miejscu w klasyfikacji Willingen 5, a właściwie no Willingen już 3, nie 3 tylko FIA, ale teraz już Halvor Egner Granerud ma czerwone światło, na razie jeszcze żółte, ale 138,5 potrzebuje przy wietrze z tyłu, aby objąć prowadzenie. Teraz ten wiatr się odmienia, ale jest tak minimalny, że praktycznie co sekundę się przewraca ta ikonka, czy z przodu, czy z tyłu. 138,5 teraz potrzebuje nawet, 136,5, 134,5, 132, a więc wzmaga się tylnie wiatr. Nawet 130,5 w pewnym momencie było, czyli możemy spekulować, że za moment opuści platformę startową, i tak też się dzieje w konsekwencji czerwonego światełka Halvor Egner Granerud. Godzina 18:07, drodzy słuchacze. Bardzo długo trwa ten konkurs, za moment będą 2 godziny, zaczęliśmy 16:10, transmisję, konkurs rozpoczął się 16:15, no a tymczasem już Halvor Egner Granerud czeka, masuje nogi. No i czy Piotrek Żyła, czy Halvor Egner Granerud? Aż mi się tutaj maluje sytuacja z kwalifikacji, kiedy to właśnie liderem był Andrzej Stękała, na górze pozostał już tylko Granerud. No i czy Piotrek, ten, który tak bardzo się cieszy po każdej wygranej, ten, który tak naprawdę
jest z ostatnim, najstarszym polskim zwycięzcą zawodu Frankii Pucharu Świata. Dokonał tego na Kulm, ale teraz już nieważne statystyki, już nieważne liczby. Granerud dostał zielone światło i on czy Piotrek wstajemy, aby lepiej zobaczyć ten skok. Już położył się na nartach. Granerud szybuje bardzo wysoko, wysoko i jest! Ależ skok Graneruda, no proszę Państwa. Patrząc obiektywnie, bo tak musimy to robić, to był genialny skok Halvora Egnera Graneruda. 149 metrów i nie pozostawia żadnej wątpliwości, kto dzisiaj jest najlepszy. 130 będzie ogromna przewaga nawet w tym momencie w Willingen Fyn, w Willingen Fia. Dokładnie 149 metrów, 139 potrzebował, o 10 metrów przeskoczył zieloną linię. Noty, jak to na Halvora przystało, po 16,5, bo ma problemy z tym lądowaniem i ta kompensata, 10,6 punktu. Należy zwrócić uwagę, w jak tragicznych warunkach skakał, a mimo tego w jak niebotycznej formie jest drugi Anders Bardal. Śmiało można w tym momencie powiedzieć, kryształowa kula pojechała do Norwegii, a Halvor Egner Granerud wygrywa z przewagą 19,3 punktu nad Piotrkiem Żyłą. Trzeci jest Eisenbichler.